Witamy ponownie, jesteśmy po azjatyckiej stronie Istambułu. Kupiliśmy znowu obwarzanka. Tym razem jest obwarzanek z nutellą, taki tutaj w środku przekrojony. Pani nam posmarowała nutellą. Ja już trochę skosztowałem wcześniej, ona zresztą też. Jest bardzo dobry, jeszcze czegoś takiego nigdy nie jedliśmy. Oglądajcie nasz odcinek. Idziemy dalej zwiedzać Stambuł. Jesteśmy właśnie na tureckim bazarze, idziemy oglądać, co tu można kupić. Widzę, że jest dużo pamiątek, jedzenia. Chcemy Wam pokazać i sami też również zobaczyć, jak wygląda ten bazar tutaj. Z bazaru kupiliśmy kilka różnych rzeczy, drobne rzeczy, drobne pamiątki, ale pokażę Wam później, jak wrócimy do hotelu, nie będę tego robił na ulicy. Idziemy teraz coś zjeść, bo trochę zgłodnieliśmy. Na bazarze było dużo wszystkiego do kupienia, dużo pamiątek, były również ubrania. Jeden pan zachęcał nas bardzo, żebyśmy kupili. Nawet zaprowadził nas do swojego sklepu, przeszliśmy przez jakieś wejście od tyłu. W ogóle prezentował nam podkoszulki, różne spodnie. Nie byliśmy zainteresowani, ale był bardzo miły. W każdym razie chciał coś sprzedać. Niestety niczego u niego nie kupiliśmy. Aczkolwiek bazar był bardzo ładny. Dużo różnych tradycyjnych pamiątek, różnych rzeczy związanych z Turcją, z tym regionem. Bardzo nam się podobało. Tak jak powiedziałem, idziemy teraz coś zjeść. Jesteśmy w meczecie, a ona znalazła Koran w języku rumuńskim. Zatrzymaliśmy się jeszcze po drodze i kupiliśmy kawę. Pani nam robiła kawę po turecku tradycyjnie. Dawała taki blaszany kubeczek do piasku. Ten piasek był gorący i ta kawa się tam grzała. Fajnie to wyglądało. Gdzieś już to widziałem na filmie. Tu jest ta kawa. Na razie jest gorąca. Będę pił za chwilę. Chociaż skosztuje troszkę. Gorąca, ale mocna. Dobra turecka kawa. Byliśmy w drodze do restauracji, ale postanowiliśmy skosztować ulicznego jedzenia i kupiliśmy coś takiego, to się nazywa koftę.
albo kaftę. Nie wiem dokładnie, jak się to wymawia, bo nie jestem ekspertem z języka tureckiego. No, ale to jest taka kanapka, w środku jest jakieś mięso, pomidor, sałata. No, wygląda to obiecująco. No i chcemy na razie to zjeść, ale mimo to udamy się do jakiejś restauracji. Nie wiem, może znajdziemy jakieś zupy albo coś jeszcze do zjedzenia. To jest tak na spróbowanie tylko. No nic, kosztuje, czy to jest dobre. Rzeczywiście. Smakuje mi. To w takim razie smacznego. Jesteśmy w tej samej restauracji, co jedliśmy śniadanie i zamówiliśmy dwie zupy. Jedną zupę pomidorową, tomato. Tomato and lentil. And lentil. Z soczewicy. Zupę de lentil. Tak, zupę z soczewicy i ponieważ jedliśmy to z mięsem, taką kanapkę tam wcześniej, no to już nie chcemy jeść za dużo znowu, więc zamówiliśmy jeszcze, co zamówiliśmy jeszcze? What do you order? No? Pita? Pita with meat. Tak, pita z mięsem. Tak. One Iran and one Turkish tea. Tak, tak. To do picia dla mnie Arjan, bo ja jestem fanem Arjanu. We are little tired, we walk a lot. Tak. 20 km. Troszkę żeśmy spacerowali dzisiaj dużo. Przeszliśmy. No, ale przynajmniej spaliliśmy kalorie. We burn the calories. Yes. Okej, okay. Czekamy na nasze zamówienie. Yes, stay with us. Dostaliśmy nasze zupy. Zupa soczewicy. Ta moja to jest zupa pomidorowa. Widzę, że tam mam trochę sera chyba jakiegoś nawet. Myślę, że będzie dobra. Oczywiście bułeczki do tego. Ayran, który ja uwielbiam. I dla Anny herbata. Skosztuję zupy. Pomidorowa, ale smakuje inaczej niż w Polsce. Całkiem inna zupa. Całkiem inna. A skosztuję jeszcze Anny zupy. Zupa z soczewicy. Bardzo dobra. Podobną robiłem w domu niedawno. Ale ta jest, wiadomo, oryginalna. Zrobiona tutaj w Turcji. No nic, smacznego. Na rok. A tu jest nasza pita. Pan nam przykroił na pół. Z mięsem. Coś bardzo dobrego. Smakuje ci, Jana? Bardzo dobre. No teraz też skorzystuję. No to nic, smacznego w takim razie. Dziękuję. Dziękuję. Jesteśmy w naszym zakwaterowaniu, wróciliśmy, ponieważ jesteśmy trochę zmęczeni i chcemy odpocząć i później jeszcze wieczorem się gdzieś wybierzemy, tak zobaczyć, jak wygląda Istanbul nocą i wieczorem w oświetleniu, w pewnych światłach i tak dalej, bo jak jechaliśmy tutaj w ogóle, to Istanbul nocą wyglądał pięknie, także chcemy zobaczyć jeszcze tak na spokojnie, bo wczoraj nie mieliśmy dużo czasu. A tak jak jeszcze wspomniałem o tych pamiątkach, które kupiliśmy, no tutaj leży wszystkiego dużo przede mną. Byliśmy na tym bazarze, tak. Kupiliśmy dla Anny dwa takie szaliki, chusty, jak zwał to zwał, tak zwał. Nie wiem dokładnie, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. To jest kubek do picia, do kawy. Oczywiście kupiliśmy też magnesy. My z każdej podróży przywozimy magnesy. Tu jest jeden magnes. Ręce mi się coś trzęsą. Nieważne. I drugi magnes, Anna może pokazać. Teraz tak, kieliszek taki. Będę mógł się napić cujki tradycyjnej rumuńskiej. No i tu mamy jeszcze poza tym słodycze. To jest baklawa, turecka baklawa taka. Akurat ja wybierałem tą baklawę. Ta baklawa była tania, nie tania, droga. W sumie ciężko powiedzieć, 30 lirów taka baklawa. Ale wygląda przynajmniej opakowanie na takie lepsze, że to powinno smakować dobrze. Co jeszcze tu mamy? Tu mamy oryginalną turecką kawę. Myślę, że będzie dobra ta kawa na pewno. Mam nadzieję, że będzie smakowała tak jak ta kawa, którą tutaj piłem dzisiaj. Turecka herbata.
taka właśnie. Tu jest jeszcze jeden, jakiś inny rodzaj tej tureckiej herbaty, który wybraliśmy. I tutaj jeszcze mamy te słodycze takie. Nie wiem, jak się to nazywa. No Turkish Delight po prostu. Tureckie przysmaki. Taki jeden rodzaj, taki. Ale to bardziej kupiliśmy z myślą, żeby komuś dać po prostu w rodzinie, czy tam znajomym. No i tyle z naszych pamiątek. Teraz chcemy troszkę odpocząć, no i wieczorem pójdziemy jeszcze trochę zobaczyć miasto, to wam troszkę pokażemy, jak wygląda Istanbul wieczorem. Jest wieczór, wyszliśmy sobie właśnie na spacer. Jesteśmy teraz przed meczetem Hagia Sofia. Tak sobie tutaj jeszcze będziemy spacerować chwilę. No i wracamy do naszego zakwaterowania. Chciałbym podsumować dzisiejszy dzień. Uważam, że było naprawdę super. Tak naprawdę, żeby zobaczyć cały Istanbul, to potrzebowalibyśmy chyba z tydzień czasu. No ale chociaż jakąś część dzisiaj udało nam się odwiedzić. No i teraz wracamy, żeby odpocząć. Jutro będziemy zwiedzać dalej. Jeżeli wam się podobało, zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę i zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia.